Gracjan, chyba ta formuła to jest formuła walki dla ciebie. Myślisz, że się w niej odnajdziesz? Tak, właśnie dokładnie. Tak myślę, że się w niej odnajdę. Szczerze mówiąc, na pewno bardziej się będę odnajdował w MMA, bo tutaj nie będę musiał uważać na jakieś obalenia czy paktek, bo robię go, ale go zwyczajnie nie lubię. Tylko będę mógł iść na żywioł i iść sobie na otwarte wymiany. Chociaż wiadomo, tutaj będę musiał uważać też, bo to się tutaj walczy na gołe pięści i można też, nawet przez to, że się nie oberwie, doznać kontuzji, bo się kogoś trafi w głowę. Więc trzeba robić to bardzo inteligentnie, bardzo szybko i oczywiście bardzo mocno. Myślę, że odnajdę się tym wszystkim, ale wiadomo, nie chcę zapeszać, bo nie chcę rzucać słów na wiatr, w walce może zdarzyć się wszystko. To będzie tylko żywioł, czy też jakaś taktyka na ten jutrzejszy pojedynek? Myślę, że jestem za starym zawodnikiem i za bardzo doświadczonym na to, żeby iść tylko na żywioł, nie myśleć i iść z głową w dół, do przodu. Więc jest oczywiście taktyka, każdy taką ma, ale wiadomo, podczas... każdy ma jakiś tam plan do tej pory, aż nie dostanie jakiegoś tam pierwszego mocnego ciosu, więc zobaczymy, co walka pokaże. Przygotowania były dużo inne niż do walk w formule MMA? No przede wszystkim różniły się tym, że robiło się jedną płaszczyznę, tą płaszczyznę, którą kocham. Ja stoczyłem dużo walk w boksie amatorskim, zostawiłem tam wszystkie swoje uczucia. Bardzo dużo czasu spędziłem na sali treningowej, tak naprawdę większość swojego życia spędziłem na tej sali. Więc przygotowanie się różniło tym, że po prostu wróciłem do korzeni. Bo wcześniej jak walczyłem, no to musiałem, wiadomo, też nadrabiać parter, zapasy. W K1 też walczyłem, więc obkopnięcia tam się nie musiałem martwić, ale ogólnie tutaj mogę sobie walczyć w tym, co lubię najbardziej. Gracjan, pamiętam, że ostatnio, podczas swojej ostatniej walki z Arturem Sowińskim, w dzień, kiedy był media trening, to znaczy konferencja, nie odwodniłeś się do końca, zostawiłeś sobie tam trochę wody i potem był z tym problem wagowo. Czy to, że teraz się bijecie w takim umówionym limicie 73, to jest dużo większy dla ciebie komfort? Tak naprawdę pierwszy raz, pierwszy raz od dawien dawna miałem tak, że z wagę zbijałem praktycznie, że w ostatnie kilka dni, bo ważyłem naturalnie tak 78-79, jadłem troszeczkę mniej, oczywiście wiadomo, wszystko pod kontrolą, nie wiem, zdrowo, dbam o to bardzo, jadłem troszkę mniej i zeszło mi do 75-76 i to ostatni kilogram, tam półtora kilo dokładnie, zostawiłem sobie na dzisiaj na rano. Zbiłem jej dzisiaj rano, wszedłem na wagę, jeszcze niechcący zbiłem za dużo, bo zbiłem do 73-300, więc sobie tam wypiłem delikatnie 200 ml wody kokosowej i czuję się dobrze. Zresztą no, nie będę tam słów na wiatr rzucał, bo ostatnio też czułem dobrze, niestety nie wyszło, dlatego teraz twardziej stąpam po ziemi i czekam na walkę. Dziś chodzi taka opinia w internecie, że jeżeli mieliby wybrać zawodnika, który najbardziej pasuje twarzowo do tego rodzaju walk, to właśnie jesteś nim ty. Jak myślisz, dlaczego? Myślę, że dlatego, że zawsze właśnie to jest moja taka najmocniejsza płaszczyzna i tutaj wiadomo, no nie chciałbym, żeby ktoś to odebrał, że ja się jakoś wywyższam, ale mam czym uderzyć i zawsze szukam właśnie tego uderzenia mocnego, a tutaj nie będę musiał uważać na nic, tylko mogę iść po prostu na żywo, tak jak wcześniej powiedziałem, i się po prostu bić. I nawet nie polować, tylko chodzić w wymiany, unikać, kontrować, przepuszczać, ponawiać. Myślę, że się w tym odnajdę jak najbardziej. Próg stresu. Czy odczuwasz większy stres niż przed walką MMA po prostu? Jest to dla mnie coś nowego, ale nie powiedziałbym, że odczuwam większego stresu, czy taką bardziej fascynację, bo już miałem wcześniej spróbować takie walki. I takie walki też wiadomo, no każdemu, kto jest tam zawodnikiem, nawet niekoniecznie zawodnikiem, takie walki nie są obce, bo każdy gdzieś tam w swoim życiu ma już tam swoje wzloty i upadki i mogła taka walka wydarzyć się gdzieś, nie wiem, pod lokalem czy w szkole. Jeszcze jak, nie wiem, się chodziło do szkoły, czy to tam mogło się coś takiego wydarzyć w szkole, jak niektórzy na przykład, nie wiem, z różnych powodów, więc myślę, że to nie jest, to jest taka dodatkowa motywacja. Poza tym ja uważam, że stres jest przyjacielem, bo to jest taki jakby naturalny pobudzacz, więc trzeba go odpowiednio ukierunkować i wyciągnąć z niego więcej energii. Taki długotrwały stres, oczywiście wiadomo, taki długotrwały stres troszkę osłabia, ale taki krótkotrwały pobudza, więc tak jakby nie myślę teraz o tym, wchodzę do walki jutro i wtedy myślę, że będzie czuło się dobrze. Oglądałeś pojedynki na gołe pięści tych konkurencyjnych organizacji? Oczywiście, oglądałem Barnacle, oglądałem Wotorę, Gromda oglądałem, fajnie to wygląda, tylko że tam wiadomo, niestety jak są walki takie turniejowe, to moim zdaniem nie jest to do końca dobry pomysł, bo tam widziałem, że wygrywa ten, kto jest po prostu zdrowy, bo często jest tak, że ktoś po prostu walczy, jest lepszy, ale przegrywa mu na przykład połamaną rękę, no ciężko z połamaną ręką walczy, wiadomo, ferworze walki, może nie do końca to czuć, ale ciężko jest z taką ręką walczyć, albo ciężko jest też walczyć z połamanym oczodołem, a tutaj walce musi się wszystko zdarzyć, mogę się akurat nie odchylić w tą stronę, bo zrobić unik nie w tą stronę, dostanę sierpa i
Czy musi, może dostać się jakpa, ja mogę dostać się jakpa i może się coś stać. Do kolejnej walki mogę nie być, więc mi się wydaje, że dobry ruch tutaj ze strony Genesis jest taki, że to nie jest turniej. Bo tutaj wygrywa ten, kto tam wygrywa ten, kto jest po prostu zdrowy. Myślę też, że dobrym posunięciem jest brak parteru, bo jeśli chcemy oglądać pojedynki na gołe pięści, no to parter jest totalnie niepotrzebny, do tego zmierzam. Czy nie masz wrażenia, że jak się ogląda pojedynek bokserski w rękawicach i walkę na gołe pięści, to ta elektryka jest zupełnie inna, że na twarzy, w ruchach zawodników wypisana jest takie przekonanie, że może zdecydować jeden cios? Oczywiście, że tak. Ja uważam, że to jest właśnie takie bardziej... To troszeczkę wróciło do korzeni, tak przejrzycam się troszeczkę, wiadomo, no bo jestem już troszkę zmęczony. To wróciło tak troszkę do korzeni. Kiedyś też ludzie właśnie od czegoś takiego zaczynali, w ogóle boks w pierwszej swojej takiej jakby formie wyglądał tak, że stało się nogami w błocie i wtedy się boksowało i też to było na gołe pięści. Na przykład ludzie wtedy jeszcze po tych walkach, po 15 rundach takich walki na gołe pięści szli do pracy, więc też jakoś żyli, funkcjonowali z Kubą w porządku. Myślę, że teraz, jeżeli chodzi właśnie o taki stres, taką elektryczność, to jeszcze bardziej pobudza, bo każdy wie, że może znokautować tym jednym ciosem, ale może też być znokautowany tym jednym ciosem, więc myślę, że to nakręca, motywuje podwójnie. Myślę, że organizm wtedy i psychika ludzka działa tak, że po prostu wydobywa z siebie wszystko, żeby tylko przetrwać i dać z siebie jak najwięcej, zrobić jak najlepszą walkę. Paul Redmond przekonał się, że umiesz bardzo mocno uszkodzić kogoś nawet w rękawicy. Co się może stać, kiedy trafisz czysto gołą pięścią, tak twoim zdaniem? Nie chcę tutaj za dużo mówić, ale mam takie jakby swoje jedno troszkę chore marzenie, które chciałbym spełnić. Zdaję sobie sprawę, że jest troszkę chore, nie powiem nigdy jakie. I nie wiem do końca, jakby się zachował wtedy, gdyby się spełniło, ale może się dużo tutaj stać z tymi ciosami. Chodzi o jakieś ciężkie uszkodzenie rywala? No jak powiedziałem, zachowam większość dla siebie, nie będę o tym mówił. Nie chcę też być źle odbierany, ja jestem normalnym chłopakiem, może troszkę porywczym, ale ogólnie, być może spełnić jakieś to moje jedno takie chore marzenie, do którego troszkę dążę. Gdyby się okazało, że idziecie tutaj genialnie i że Genesis będzie cały czas się odbywało cyklicznie co parę miesięcy, mógłbyś rzucić MMA? Chętny jestem. To chciałbym bardzo, tylko wiadomo, tutaj najważniejsze jest zdrowie. Niestety przekonałem się o tym nieraz. Miałem wiele kontuzji, miałem sobie złote upadki. Bywało tak, że leżałem i nie wiedziałem co dalej, bo wiadomo, no, nie mogłem nic robić. Więc oczywiście, jeżeli zdrowie pozwoli, to na kolejny też bym chciał się bić. Czy obiecasz nam teraz, że jeżeli jutro wygrasz, to się uśmiechniesz? Postaram się. Dzięki, dziękuję.